W nocy z 5 na 6 sierpnia w umyśle Piłsudskiego narodziła się idea przeprowadzenia zwrotu zaczepnego w rejonie Warszawy. Plan zakładał uderzenie polskiego prawego skrzydła w lewą flankę wojsk Tuchaczewskiego. Miejscem koncentracji miał być rejon widłach Wisły i Wieprza. W wyniku przegrupowania dokonanego na podstawie rozkazu nr 8358/3 z 6 sierpnia wojskom przeciwnika strona polska przeciwstawiła na froncie siły sięgające od Prus wschodnich do granicy rumuńskiej. Wojska trzech związków operacyjnych. Frontem północnym dowodził generał Haller. Miał do dyspozycji m.in. 5. Armię generała Sikorskiego, 2. Armię generała Roi i 1. Armię generała Latinika. Na czele frontu środkowego stanął generał Edward Rydz-Śmigły. Dysponował 4. Armią generała Skierskiego i 3. Armią generała Zielińskiego. Dowódcą frontu południowego został mianowany generał Wacław Iwaszkiewicz.